Punkt ósmy. Cudowna kula. I znowu nauczał Jezus na siedzeniu darniowym. Mówił o stworzeniu świata, o upadku pierwszych rodziców i obietnicy odkupienia. Zapytywał ich, czy przechowali w podaniach pamięć jakiej obietnicy, lecz oni mało tylko wiedzieli o Abrahamie i Dawidzie a i to pomieszane było z baśniami. W prostocie swej podobni byli do dzieci w szkole, jak tylko który co wiedział na zadane pytanie, zaraz się z tym wyrywał. Widząc ich niewinność i nieświadomość, uczynił Jezus swą wszechmocą osobliwy cud. Opowiadając, nie pamiętam już co, zagarnął prawą ręką promień słoneczny i niejako wyjął z niego małą kulę świetlistą, uwieszając ją sobie na promieniu, wychodzącym ze środka ręki. Kula ta powiększała się i to tak dziwnie, że słuchaczom i uczniom się zdawało, że sami się w niej znajdują i wszystko naocznie widzą, co Jezus opowiada. Więc też zaparłszy oddech, czekali ze wzruszeniem, co dalej będzie. Przypatrywałam się i ja, i ujrzałam w kuli najświętszą trójcę. Ujrzawszy w niej drugą boską osobę, straciłam za to z oczu Jezusa. Widziałam tylko, jak anioł unosił się w powietrzu koło kuli. Raz położył sobie Jezus kulę na ręce, to znów zdawało się, że sama ręka jego jest kulą, a wciąż rozwijały się w niej jeden po drugim. Niezliczone obrazy. Obiła się o moje uszy liczba 360 czy 365, jakoby liczba dni w roku, a równocześnie nawiązały się do tego obrazy w kuli. Jezus tymczasem wciąż nauczał i tak nauczył ich krótkiej modlitwy zbliżonej nieco do Ojcze Nasz i podał im także trzy intencje. Które miały być na przemian celem ich modlitwy. Jedna była podziękowaniem za stworzenie, druga za odkupienie, trzecia odnosiła się podobno do sądu ostatecznego. Kulę Jezus wciąż trzymał, a w niej rozwijała się powoli cała historia stworzenia, upadku i odkupienia i wszystkie środki czyniące ludzi uczestnikami tegoż. Wszystko to w kuli połączone było cudownie promieniami z najświętszą trójcą, i z niej się rozwijało, reszta zaś była oddzielona. Przez wyprowadzenie kuli ze swej ręki, chciał Jezus dać słuchaczom pojęcie stworzenia, przez zawieszenie jej na nitce, pojęcie łączności upadłego świata z boskością i odkupieniem, przez ujęcie jej w rękę. Pojęcie sądu. Nauczał ich o roku i o dniach, jako wyobrażających tę historię stworzenia, a dalej o nabożeństwie i pracy w ciągu tego czasu. Równocześnie, gdy Jezus skończył swoje objaśnienia, znikła także i kula, tak nagle, jak się była zjawiła. Słuchaczy wzruszył do głębi ten objaw boskiej godności ich gościa. Poczuli zarazem, jak nędznymi są wobec niego, więc smutek przejął ich serca i z płaczem upadli twarzą na ziemię, oddając mu cześć. To samo uczynili trzej młodzieńcy. I Jezus posmutniał bardzo i upadł obliczem na murawę. Młodzieńcy pospieszyli, by go podnieść, a ludzie otoczyli go wkoło nieśmiało, pytając. Dlaczego się smuci on zaś odrzekł ze smutnymi smutny jestem następnie kazał jezus sobie urwać hiacynt dziko tam rosnący, ale większy i piękniejszy jak u nas czy znacie zapytał własność tego kwiatu. Gdy niebo się smuci, to i ten kwiat podziela smutek. Stula swe listeczki, a żywe barwy jego bledną. Tak też przez słońce mego życia przeciągnęła chmura. Wiele jeszcze dziwnych rzeczy opowiedział im Jezus o tym kwiatku i jego znaczeniu. Nazwał go przy tym jakimś dziwnym, obcym nazwiskiem. A ja osobno otrzymałam wskazówkę, że to jest Hiacynt. Punkt dziewiąty. Usunięcie bałwochwalstwa. Jezus wypytywał ich także o ich obrzędy religijne, chociaż jako Bóg o wszystkim dobrze wiedział. Postępował jak dobry nauczyciel, który stosuje się do dziecinnych pojęć. Oni też poznosili mu swoje bożki, jako te różne, dość dobrze naśladowane zwierzęta, owce, wielbłądy i osły. Bożki te wyglądały jakby zrobione z metalu, a obciągnięte były skórami. Co zaś najśmieszniejsze i najosobliwsze, że wyobrażały one same samice którym zamiast wymion poprzyczypiano długie worki, zakończone sutkami ze trzciny. Wymiona te napełniali mlekiem i w święta doili i spożywali je wśród tańców i skoków. Prócz tego przyprowadził każdy najpiękniejszą i najokazalszą sztukę ze swej trzody, którą żywiono osobno i uważano za świętą. Podług tych to zwierząt odtwarzali oni bożki, i ich mleko wlewali do tych worków, naśladujących wymiona. Na obrzędy religijne znoszono wszystkie te bożki do strojnego namiotu, gdzie się schodzili mężczyźni, niewiasty i dzieci, zaczynając tam ruch i gospodarkę jak w jaki jarmar. Dojono bożki, jedzono, śpiewano i tańczono, czcząc w ten sposób bożki zwierzęta. Jako święty dzień tygodnia obchodzili nie szabat, lecz dzień następny. To wszystko opowiadali oni Jezusowi, pokazując mu swe bałwany, a ja równocześnie widziałam rzeczywisty obraz takiego obrzędu. Jezus wykazał im, że takie ich obrzędy są tylko nędznym cieniem prawdziwej służby bożej, i zeszedł w końcu na to, że on sam jest czystym zwierzęciem trzody i jagnięciem, z którego musi się wszelkie pożywienie i wszelkie zbawienie zyskać. Kazał im wszystkie bożki usunąć, żywe zwierzęta włączyć do trzody, a bałwany, o ile w nich jest co wartościowego, rozdać ubogim, by je mogli zużytkować. Budujcie, mówił, ołtarze i jako dziękczynienie palcie na nich kadzidło wszechmocnemu Stwórcy, Ojcu Niebieskiemu. Troszczcie się i proście tylko o odkupienie, a mienie wasze dzielcie z uboższą bracią. W pobliskiej puszczy bowiem mieszka tylu ubogich, którzy nic nie mają, nawet namiotów. Co nie spożyjecie ze zabitych zwierząt, spalcie jako ofiarę, tak samo część chleba nieprzeznaczoną dla biednych. Popiół z tego rozsypcie na miejsca nieurodzajne, które wam wskazałem, a przez to wybłagacie błogosławieństwo Boże. Tak to pouczał ich Jezus dodając zawsze objaśnienie, dlaczego tak mówi. Potem znów zaczął mówić o królach, którzy go odwiedzili w żłóbku. Słuchacze powtórzyli znowu, że słyszeli o nich, jako szli tędy przed trzydziestu trzy laty szukać Zbawiciela z tym przekonaniem, że przyniosą do niego szczęście i zbawienie. Królowie także wrócili i od tego czasu zmienili nieco swą religię. Ale więcej nie słyszano tu nic o nich. Po nauce zwiedzał Jezus w otoczeniu pasterzy ich szałasy i trzody. Dawał różne pouczające wskazówki nawet co do użytku niektórych ziół. Wreszcie przyrzekł im, że przyśle tu później kogoś, który dokładnie pouczy ich o wszystkim. Objaśnił ich że nie przyszedł na ziemię wyłącznie dla Żydów, jak oni w pokorze mniemali, lecz dla każdego człowieka, którego serce pragnie go przyjąć. Mieszkańcy tutejsi mało wiedzieli o Abrahamie, ale z tego, co wiedzieli, utkwiło w nich szczególnie poszanowanie i zamiłowanie do powściągliwości. Na trzech młodzieńców Wywarł nowy cud Jezusa z kulą, także osobliwszy wpływ. Stosunek ich do Pana był inny, zupełnie jak apostołów. Byli zależnymi, więc cicho, z dziecięcą usłużnością spełniali wszystko, nie śmiejąc wtrącać się do niczego, jak tamci. Apostołowie byli niejako urzędnikami, oni zaś biednymi sługami. I zarazem uczniami. Punkt dziesiąty. Jezus zbliża się do siedziby trzech królów. W dalszej podróży przyłączyło się do Jezusa około dwunastu pasterzy, którzy podobno szli uiścić jakiś podatek. Nieśli oni ze sobą ptaki w koszach. Droga była samotna, opuszczona, nigdzie nie było widać mieszkań ludzkich, ale szlak cały zaznaczony był wyraźnie i nie gubił się nigdzie wśród piasków pustyni. Znaczyły go z obu stron rzędy drzew owocowych, pokrytych jadalnymi owocami wielkości fig. Tu i ówdzie rosły jagody. W kilku miejscach gdzie mniej więcej wypadał odpoczynek po całodziennej podróży, urządzone były umyślne, kryte studnie obsadzone drzewami. Gałęzie drzew złączone były u góry obręczą i opadały w koło, tworząc w ten sposób naturalną altanę. Na takich popasach nie brakło także miejsc stosownych do rozpalenia ognia. Trafiały się i pod dasza, służące do schronienia się na noc. Jezus zatrzymywał się z towarzyszami przy takich studniach i to zwykle w południe, gdy upał był największy, posilając się owocami, po czym zawsze on i trzej młodzieńcy myli sobie nawzajem nogi. Komu innemu z towarzyszących, nie pozwalał Jezus dotykać się. Młodzieńcy, wciąż z nim obcując i mając na każdym kroku dowody jego dobroci, przywiązali się doń z dziecięcą ufnością, a jednak czasem, wspomniawszy na zdziałane cuda i boską moc jego, z trwogą i lękiem spoglądali z boku na niego, a potem patrzyli pytająco po sobie. Widziałam, iż nieraz cudownym sposobem znikał im Jezus na jakiś czas przed oczu. Po drodze korzystał pan z każdej sposobności, z każdego napotkanego przedmiotu i o wszystkim pouczał ich w przystępny, a zajmujący sposób. Część nocy także przeznaczona była na podróż. Wtedy młodzieńcy oświecali latarkę umieszczoną na drążku, u góry otwartą, której małe światło zrzucało daleko czerwonawy odblask i w ten czas widziałam spłoszone dzikie zwierzęta. Zatrzymując się na nocleg, rozniecali młodzieńcy ogień, trąc dwa kawałki drzewa o siebie. Nieraz trzeba było przeprawiać się także przez góry, dosyć wysokie, ale nie strome, tylko łagodnie się wznoszące. Raz weszli podróżni na pole zarosłe gęsto rzędami drzew orzechowych. Jacyś ludzie zajęci byli właśnie zbieraniem orzechów we worki a był to zapewne zbiór powtórny. Gdzie niegdzie widać było drzewa, z których liście już opadły, lecz owoce nie były jeszcze zebrane. Na wzgórkach rosły brzoskwinie, to znów rzędy cienkich drzewek i jakieś drzewo wyglądające zupełnie jak nasze drzewo laurowe. Nieraz miejsca popasowe obsadzone były gęstojałowcami, o pniu grubym jak ramię tęgiego mężczyzny. W górze sztucznie złączone zrastały się te jałowce we wspólne sploty, a dołem były równo wycięte, tworząc uroczy zakątek do spoczynku. Przeważną część drogi trzeba było iść przez piaszczystą pustynię. Po czym nadeszły miejsca pełne rozmaitych kamieni. Jedne były malutkie, białe. Inne gładkie, okrągłe jak ptasie jaja. Dalej był wielki pokład czarnych kamieni, wyglądających jak drobne skorupy potłuczonych czerepów. To znów kamienie, wydrążone jak bańki. U niektórych otwory były wielkie, jak spore ucha naczyń, i takie zbierano umyślnie, używając ich jako mis lub garnków. Ostatnia góra, którą przebywali. Zasiana była samymi szarymi kamieniami. Zszedłszy z tej góry, ujrzeli nasi podróżni gęsty szpaler drzew, a poza tym rwący strumień, spływający uprawną już ziemią. U brzegu przymocowana była tratwa z belek, pospajanych łaziną. Przeprawiwszy się na niej na drugą stronę, Poszli wprost ku grupie chat stojących w pobliżu. Chaty te o dachach spiczastych plecione były z gałęzi i wyłożone z zewnątrz mchem. W każdej z nich grupowały się wokoło środkowej izby sypialnie. Posłania zaś i siedzenia zrobione były z mchu. Dopiero w pewnej odległości stąd stały wspaniałe namioty. Większe i trwalsze od dotychczas spotykanych. Namioty te, o podstawie kamiennej, składały się z kilku pięter, do których wchodziło się po schodach, umieszczonych z zewnątrz. Wyglądały pięknie, jakby jakie pałace. Schodząc z góry, było je dobrze widać, ale stąd już nie. Ludzie tutejsi poczciwi bardzo ubierali się suto i okrywali się płachtami na kształt długich płaszczy. Jezus zatrzymał się zaraz obok pierwszych namiotów przy studni, a młodzieńcy umyli Mu nogi. Mieszkańcy zaprowadzili przybyszów do domu, przeznaczonego wyłącznie na gościnę dla obcych. Pasterze odprowadzający Jezusa rozłączyli się tu z Nim, i wybrali się z powrotem do domu, otrzymawszy na drogę nowy zapas żywności. Okolica ta bardzo przeciągła, zasiana jest mnóstwem takich szałasów z muchu wśród pól, łąk i ogrodów. Urocza to ziemia, a nadzwyczaj urodzajna. Wzgórza pokryte są szpalerami krzewów balsamowych, które nacinają. A płynący kosztowny balsam zbierają w wydrążone, zbierane na pustyni kamienie, podobne do garnków. Pola pokryte są wspaniałą pszenicą o źdźbłach grubości trzciny, a także winnice się tam znajdują. Widziałam tu i kwiaty niezwykłej wielkości, a między nimi róże, wielkie jak głowa dziecka. Ziemię użyźniają przejrzyste, bystre strumyki. Brzegi strumyków porosłe są krzewami pięknie ułożonymi w szpalery. Gałązki ich łączą się górą, tworząc sklepienie w rodzaju altany. Kwiaty z tych krzewów zbierają mieszkańcy, a nawet spadłe do wody umyślnie wyławiają sieciami i przechowują. Nad brzeg strumyka. Dochodzi się przez umyślne przejścia w szpalerach, zwykle zamykane. Mieszkańcy pokazywali Jezusowi chętnie wszystkie płody swej ziemi. Wypytując się o mężów, którzy szli za gwiazdą do Judei, otrzymał Jezus od tutejszych mieszkańców następujące o nich wiadomości. Po powrocie z Judei, wybudowali trzej królowie w miejscu, gdzie po raz pierwszy ujrzeli gwiazdę, Wysoką świątynię w kształcie piramidy, wkoło niej postawili całe miasto namiotów i osiedlili się tu wszyscy trzej razem, podczas gdy przedtem mieszkali osobno, daleko od siebie. Pewni byli, że Mesjasz odwiedzi ich jeszcze i na to tylko czekali, bo potem mieli zamiar miejscowość tę opuścić. Obecnie było ich już tylko dwóch. Najstarszy, menzor, zdrów był zupełnie. Teokeno, osłabiony, nie mógł już chodzić ze starości, a trzeci, Seir, umarł przed kilku laty. Zwłoki jego dobrze zachowane złożone były w grobowcu zbudowanym w kształcie piramidy. W rocznicę śmierci otwierano groby i uroczyście je odwiedzano przy grobach utrzymywano zaściągły ogień. Ukończywszy opowiadanie, wypytywali się pilnie Jezusa o tych, którzy poszedłszy z królami do Judei, na zawsze tam pozostali. Prócz tego wysłali posłów do siedziby menzora, oddalonej o parę godzin drogi, z oznajmieniem, że według ich przypuszczenia przybył tu poseł króla Żydów. Z nadejściem szabatu prosił Jezus, aby jemu i uczniom osobny dom odstąpiono. Ponieważ zaś nikt nie miał tu lamp na sposób żydowski, więc młodzieńcy sami na prędce jedną zrobili, po czym wspólnie obchodzili szabat. Punkt jedenasty. Menzor wprowadza Jezusa uroczyście do swego namiotu. Otrzymawszy wiadomość o zbliżaniu się Jezusa, zarządzili zaraz królowie wielkie przygotowania na Jego przyjęcie. Związano wierzchołki stojących naprzeciw siebie drzew, urządzono łuki triumfalne i obwieszono je ozdobami, barwnymi materiami, kwiatami i owocami. Na powitanie Jezusa wyruszyło do osady pasterskiej siedmiu mężów. Ubrani byli w długie, białe, fałdziste płaszcze złotem przetykane. Na głowie mieli wałkowate czapki, także strojne w złoto i pęki piór. Gdy tam przyszli, miał Jezus właśnie naukę. Mówił o poczciwych poganach, którzy nie są wprawdzie oświeceni, ale serca mają bogobojne. Siedziba królów jest nadzwyczaj urocza i wygodnie urządzona. Wygląda raczej na jakie miejsce zabaw niż na miasto. Główny namiot królewski robi zupełne wrażenie wspaniałego pałacu. Murowane, kamienne podwaliny dźwigają na sobie kilka pięter. Najniższe piętro ma ściany z przejrzystej kraty. Wyższe zaś piętra zawierają właściwe komnaty pałacu. Wkoło obszernego budynku biegną kryte ganki schodowe. Podobne namioty, ale mniejsze, połączone ze sobą ścieżkami, leżą na całej przestrzeni. Ścieżki te wyłożone są ozdobnie barwnymi kamieniami, ułożonymi w najrozmaitsze wzory, które przedstawiają gwiazdy, owoce, kwiaty i tym podobne. Dróżki te ciągną się wśród pięknych trawników i ogrodów. Kunsztowne grządki i klomby pokryte są pięknymi kwiatami. Wkoło stoją szlachetne drzewka o drobnych liściach, jakby mirty lub drzewka laurowe. Wszędzie pełno jagód i cennych korzeni. Na jednym z tych trawników stoi w środku kiosk wsparty na kolumnach. Wewnątrz są w koło siedzenia i ławki, a w samym środku stoi śliczny, wysoki wodotrysk, złożony z kilku rzędów, umieszczonych jeden na drugim, a coraz to mniejszych. Na wierzchu bije w górę główna fontanna, strumień wody opada w dolne nakrywki i przez liczne otwory rozlewa się w koło. Poza wodotryskiem stoi świątynia otoczona wkoło krużgankami. Krużganki otwarte są z zewnątrz, a od środka są drzwi do pojedynczych grobowców. Zatem i do grobu króla Seira. Świątynia sama ma kształt czworobocznej piramidy. O bokach więcej pochyłych niż pierwsza, którą wpierw widziałam. I tu prowadzą z zewnątrz na wierzch kręte schody z poręczami. Sam szczyt obrobiony jest tak delikatnie i kunsztownie, że tworzy prawie przezroczystą kamienną koronę. W innym znów miejscu stoi namiot, w którego jednej połowie jest szkoła dla młodzieńców, w drugiej dla młodych dziewcząt. Niewiasty wszystkie mieszkają wspólnie, ale poza obrębem tej osady. Widziałam tu także wielki budynek. Cały okratowany, napełniony od góry do dołu ptactwem. Dalej stały namioty i szałasy, stanowiące mieszkania robotników i rzemieślników, na przykład kowali. Stajnie były bardzo obszerne, bo na rozległych łąkach wypasały się liczne trzody wielbłądów, osłów, wielkich owiec o delikatnej wełnie i innych nieco niż u nas krów, o wielkich rogach. A o małych łubach. Nie da się opowiedzieć, jak tu wszystko urządzone jest ozdobnie i czyściutko. Wszędzie znać pracowitą rękę właścicieli. Wszędzie zieloność, co krok piękne ogrody, ławki zapraszają do miłego spoczynku. Całość nosi na sobie cechę jakiejś lekkości i dziecięcego wdzięku. Gór nie ma tu wysokich. Tylko same łagodne pagórki, niewiele większe jak u nas nasypiska cmentarne z czasów pogańskich. Szukając za złotem, wiercono te pagórki wielkim świdrem, otoczonym z zewnątrz rurami. Gdy przy wyciągnięciu świdra dojrzano na końcu ślady złota, kopano z boku szyby w głąb i tak wydobywano złoto. Przetapiano je zaraz w pobliżu kopalni. Jako paliwa nie używano drzewa, tylko jakichś brunatnych i jasnych brył, także z ziemi wykopywanych. Menzor przekonany był wprawdzie, że to tylko poseł Jezusa przybywa, ale wszystko poruszył, by posła tego przyjąć tak uroczyście, jakby samego króla żydowskiego. Naradziwszy się z innymi naczelnikami i kapłanami, zarządził wszystkie potrzebne przygotowania. Sporządzono więc wspaniałe ubiory i podarunki, jako też przyozdobiono wszystkie drogi. Z radością i powagą oczekiwali wszyscy przybycia Jezusa. Dowiedziawszy się, że Jezus wybrał się już w drogę w towarzystwie trzech młodzieńców, i siedmiu posłańców dosiadł menzor bogato przystrojonego wielbłąda, obładowanego skrzyniami z podarunkami, i wyruszył na spotkanie Jezusa w orszaku dwudziestu znakomitszych mężów, z których kilku było jeszcze jego towarzyszami w podróży do Betlejem. Cały orszak śpiewał jakąś smętną melodię. Tak samo śpiewali niegdyś w podróży. Jadąc nocą do Betlejem, na czele orszaku jechał menzor. Był to mąż o obliczu wyrazistym, barwy brunatnej. Miał na sobie biały, powłóczysty płaszcz, haftowany z białym futrzanym wałkiem dookoła. Przed orszakiem niesiono na drzewcu zygzakowato zakończonym chorągiew powiewającą. Jako zaszczytną odznakę. Chorągiew podobna była do kity końskiej. Orszak posuwał się aleją wśród pięknych łąk, pokrytych tu i ówdzie delikatną warstwą białego muchu, błyszczącego jak gęste grzyby. Tak doszli do studni otoczonej w koło rodzajem altany, gęsto obrosłej sztucznie przystrzyganą zielenią. Już z daleka ujrzano Jezusa, więc zatrzymano się tu, i menzor zsiadł z wielbłąda. Jeden z siedmiu posłańców, towarzyszących Jezusowi, przybiegł teraz, oznajmiając przybycie Pana. Zdjęto zatem skrzynie z wielbłąda, Powyjmowano z nich materie złotem przetykane, Złote kubki, talerze i czasze z owocami. I rozłożono to wszystko na kobiercu przy studni. Dwóch z orszaku wzięło pochylonego wiekiem menzora pod ręce, trzeci niósł powłokę jego płaszcza. I tak wyszedł on naprzeciw Jezusa, trzymając w prawicy długie, złotem wykładane, u góry zagięte berło. Na widok Jezusa coś tknęło go wewnątrz. Podobnie jak niegdyś przy żłobku, gdzie pierwszy upadł na kolana. I teraz oddał zaraz Jezusowi berło i upadł przed Nim na twarz. Jezus podniósł go dobrotliwie, a ofiarowane podarunki kazał uczniom włożyć na powrót na wielbłąda. Przyjął tylko suknię, lecz nie chciał się w nie ubrać. Wielbłąda, którego mu męzor ofiarował w darze, również nie przyjął. wprowadziwszy Jezusa do altany, podał mu Menzor czaszę z owocami i kubek świeżej wody, do której nalał z flaszeczki jakiegoś soku z nieopisaną pokorą i dziecinną radością wypytywał Jezusa o króla żydów, bo dotychczas jeszcze Uważał Jezusa za jego posła, nie mogąc sobie wytłumaczyć wewnętrznego poruszenia, jakiego doznał na jego widok. Inni z orszaków szczeli tymczasem rozmowę z młodzieńcami i w toku niej dowiedzieli się od Eremendzeara wśród łez radości, że jest on synem tych, którzy poszedłszy z królami do Judei, na stałe się tam osiedlili. Pochodzenie swe wywodzili oni od ketury, drugiej żony Abrahama. Po krótkim odpoczynku wyruszono do pałacu menzora. Menzor chciał, by Jezus siadł na wielbłąda, co jednakowoż pan odmówił i pieszo poszedł z uczniami na czele orszaku. Za godzinkę doszedł orszak do parkanu otaczającego pałac menzora. Osobliwy to był parkan, bo tworzyły go rozpięte płótna namiotowe, a u wejścia urządzony był łuk triumfalny. Tu wyszedł naprzeciw Jezusa orszak strojnych dziewic. Szły parami, sypiąc z koszów trzymanych w ręku, kwiaty na drogę, tak. Że całkowicie ziemię nimi zasłały. Ubrane były w suknie kroju płaszcza, pod spodem miały szerokie białe spodnie, a na nogach spiczasto zakończone sandały, na głowie białe przepaski, a szyja, piersi i ręce przystrojone były w wieńce z kwiatów, wełny i błyszczących piór. Zasłon nie miały na twarzy. Ale skromność przebijała z całego ich ubrania i zachowania. Droga wiodła cienistą aleją, bo wierzchołki drzew złączone nie przepuszczały promieni słonecznych. Aleja kończyła się krytym mostem, wiodącym przez rów czy też strumyk, opływający w koło wielki ogród. Przed mostem stał drugi, strojny łuk triumfalny. I tu przyjęło Jezusa pięciu kapłanów. Ubrani byli w białe, powłóczyste płaszcze i suknie, naszywane bogato sznurami. Na prawej ręce mieli manipularze sięgające aż do ziemi. Głowy przystroili w ząbkowane korony, opatrzone nad czołem sercowatą tarczką, z której sterczało ostrze. Dwóch z nich niosło złoty, Żarzący trybularz, do którego dosypywali wciąż kadzidła ze złotej łódki. Doszedłszy do Jezusa, odebrali powłoki swych płaszczów niosącym je pacholętom i podpieli je z tyłu w węzeł. Wszystkie te oznaki czci przyjmował Jezus ze spokojem i powagą, podobnie jak w Palmową niedzielę. Wspaniały ogród nawodniały liczne strumyki ścieżki wyłożone kamieniami krzyżowały się na wszystkie strony okalając sobą trójkątne grządki z kwiatami środkiem prowadziła cienista aleja do drugiego krytego mostu także figury kolorowymi kamieniami wyłożona drzewa i krzewy strzyżone były sztucznie w rozmaite figury a między nimi Niektóre coś w rodzaju ludzi i zwierząt. Na krajach ogrodu rosły same wielkie drzewa, ku środkowi zaś coraz mniejsze. W miejscach cienistych stały wszędzie ławki zapraszające do odpoczynku. Przez drugi most wiodła droga wprost na wielki, kolisty plac, stanowiący punkt środkowy całego ogrodu. Na placu tym był rodzaj sadzawki, z której wód wyłaniała się w środku pagórkowata wysepka, na której była studnia, a raczej wodotrysk, przykryty dachem ze skór, wspartym na smukłych kolumnach. Wodotrysk utworzony był z nakrywek, umieszczonych jedna nad drugą, a opatrzonych rurami z błyszczącego metalu. Gdy wyciągnęło się kurki, Tryskały promienie wody szeroko w koło, a woda spływała w dół pagórka rynnami ukrytymi wśród krzewów. W koło umieszczone były siedzenia, naprzeciw zaś wysepki wznosił się wspaniały namiot królewski. Po przejściu drugiego mostu przywitał Jezusa orszak młodzieńców grających na fletach i małych bębenkach. Młodzieńcy ci. Mieszkali tu przy moście w niskich czworobocznych namiotach, stojących łukiem na prawo i na lewo, a stanowili rodzaj przybocznej gwardii, bo odbywali straż przy osobie króla. Uzbrojeni byli w krótkie miecze. Czapki nosili z pióropuszem i obwieszali się różnymi świecidełkami, między którymi był także wielki półksiężyc z wyrytym w prawną ręką obliczem. Orszak zatrzymał się przy wysepce. Menzor zsiadł z wielbłąda i zaprowadził Jezusa i uczniów do wodotrysku. Uczniowie umyli tu Jezusowi nogi, a on im nawzajem. Od wodotrysku prowadził przez most na drugą stronę placu do pałacu, a raczej namiotu menzora i teokeny, chodnik kryty płótnem. Od pałacu Szło się szerokim łukiem w koło wysepki do świątyni, nieco niżej jak pałac zbudowanej w kształcie czworobocznej piramidy i otoczonej krużgankiem, w którym znajdowały się wejścia do grobowców zmarłych królów. Kręcone schody wiodły w koło świątyni aż na szczyt, zewnątrz kunsztownie rzeźbiony. Między świątynią a wysepką w jamie nakrytej metalową półkulą. Na wierzchu której stała figurka z chorągiewką w ręku, utrzymywano święty ogień, palący się ustawicznie białym płomieniem, niewidocznym poza obręb piamy. Podtrzymywali go kapłani, dokładając wciąż kawałki paliwa wydobywanego z ziemi. Pałac królewski był to wspaniały budynek kilkupiętrowy. Dolne piętro, opierające się na kamiennych fundamentach, obejmowało, jak już wspominaliśmy, wolną, okratowaną przestrzeń, zasadzoną drzewkami i roślinami, służącą nie mogącemu już chodzić te okienie za ogródek. W koło pałacu biegły kręte, kryte schody i galerie aż na górę. Tu i ówdzie widać było okna lecz nieregularnie rozmieszczone. Dach wybiegał w kilka szczytów, ozdobionych chorągiewkami, sztucznymi gwiazdami i księżycami. Zabawiwszy chwilę przy wodotrysku, poprowadzono Jezusa przez kryty chodnik do pałacu, do wielkiej, ośmiobocznej sali, wspierającej się na stojącym w środku słupie, na którym poprzybijane były Okrągłe półeczki do kładzenia na nich różnych przedmiotów. Płócienne ściany osłonięte były barwnymi kobiercami, na których tkane były różne kwiaty i figury, przedstawiające także chłopięta z kubkami. Podłoga także zasłana była dywanami. Jezus zażądał zaraz od menzora, by go zaprowadził do teokeny którego mieszkanie znajdowało się na dole przy ogródku. Teokeno spoczywając właśnie na poduszkach powitał radośnie Jezusa, a potem zasiadł do wspólnej uczty. Misternie przyrządzone potrawy wnoszono na pięknych naczyniach. Delikatne zioła ułożone były na talerzach jak miniaturowe ogródki, a kubki były ze szczerego złota. Z owoców podpadł mi szczególnie wielki, żółty owoc bruzdowaty z naroślą w kształcie korony. Nadzwyczaj ogromne widziałam także plastry miodu. Jezus zjadł tylko kawałek chleba i kilka owoców i napił się z kubka, dotychczas przez nikogo nieużywanego. Widziałam Jezusa ten jedyny raz jedzącego z poganami. Poza tym nigdy. Nauczał tu po całych dniach, a tylko rzadko kiedy się posilał. Podczas uczty Jezus nauczał, a wreszcie wyjawił, że nie jest posłańcem Mesjasza, ale samym Mesjaszem. Na tę wiadomość upadli wszyscy z płaczem na twarze. Szczególnie menzor nie mógł się utulić. Wszelkimi sposobami starali się mu okazać swą miłość i cześć dla niego. Nie mieściło im się to w głowie, że Jezus przybyciem swym im taki zaszczyt wyrządził. Jezus wytłumaczył im to, że przybył nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan, w ogóle dla wszystkich, którzy zechcą w Niego uwierzyć. Poczciwi poganie zauważyli zaraz, że nadszedł już czas opuścić ten kraj i oświadczyli swą gotowość pójścia za nim do Judei. Jezus jednak rzekł: Królestwo moje nie jest z tego świata. Zgorszylibyście się i zachwiali w wierze, gdybyście wiedzieli, jak Żydzi mną pogardzają. I mnie prześladują. Tego nie mogli pojąć, i pytali się: Jak to może być, że tylu złym ludziom dobrze się powodzi, a dobrzy znowu muszą cierpieć? Na to odparł im Jezus: Że ci, którzy tu żyją w rozkoszach, muszą na drugim świecie zdać rachunek z tego, bo życie doczesne jest życiem pokuty. Królowie, Wiedzieli także o Abrahamie i Dawidzie. Gdy Jezus mówił o swym pochodzeniu, przynieśli jakieś stare księgi i zaczęli w nich szukać, czy i oni nie są spokrewnieni z tymi rodami. Księgi te były to tablice dające się rozkładać w zygzak, podobnie jak nasze karty z wzorami. Królowie z dziecięcym posłuszeństwem chcieli dopełnić wszystkich przepisów. Słyszeli, że Abraham zalecał obrzezanie, więc pytali teraz Jezusa, czy i oni mają się poddać temu prawu. Jezus powiedział im, że już to niepotrzebne, bo obrzezali swe żądze i złe skłonności, i na przyszłość będą tego przestrzegać. Wiedzieli także o Melchizedeku i jego ofierze chleba i wina. Sami nawet mieli coś podobnego. Bo składali w ofierze małe chleby i jakiś zielony sok, przy czym wymawiali słowa brzmiące: Zdaje mi się tak: Kto mnie pożywa, a jest pobożny, ten posiądzie wszelką szczęśliwość. Jezus objaśnił ich, że ofiara Melchizedeka była tylko przed obrażeniem najświętszej ofiary, w nim uosobionej. Oni zaś mają tylko różne formy i podobieństwa prawdy, skoślawione przez bałwochwalstwo. W nocy przed przybyciem Jezusa, czy też następnej, oświetlone były rzęsiście wszystkie drogi wiodące do pałacu. Na słupach poustawiano przeuroczyste kule z lampami w środku. Na każdej kuli był u góry punkcik, migocący jak gwiazdka.